Christian Eichmann, prostota cechą prawdy. Christian Eichmann pracował w swoim laboratorium. W pewnej chwili ktoś wszedł do pomieszczenia. Doktor, kurczaki, one chore, kurczaki są chore. Powoli, Pierre, roześmiał się Eichmann. Co się dzieje z kurczakami? Pierre był nowym asystentem doktora. Pochodził z Francji. Przewracają się, jakby były chore. Eichmann zerwał się z miejsca i powiedział: Słucham? Czy to wygląda jak beriberi? Tak, próbuję to panu powiedzieć, Pierre niecierpliwie tłumaczył. A zatem muszę natychmiast pobrać próbki tkanek i krwi, żeby sprawdzić, czy to na pewno jest choroba zwyradniająca nerwy, tak jak beriberi, oraz czy mogę wyhodować próbkę bakteryjną. Prace badawcze posuwały się teraz szybko. Stwierdzono, że objawy kurcząt były takie jak w beriberi. Eichmann dysponował teraz zwierzęcym, kurczakowym modelem beriberi. Był przekonany, że to był przełom w badaniach, którego poszukiwał. Aby szczegółowo kontrolować doświadczenie, przeniósł kurczaki z zewnątrz do środka budynku i podzielił je na grupy, umieszczając w osobnych klatkach, a następnie jedną z grup wystawił na działanie bakterii, która według niego odpowiadała za wywoływanie beriberi. Wydarzyło się wówczas coś nieoczekiwanego. Kurczaki z obu grup szybko zaczęły wykazywać objawy beriberi. To bardzo dziwne, powiedział Eichmann. Nie zdawałem sobie sprawy z tego, jak zaraźliwa jest ta choroba. Kurczaki z jednej grupy ewidentnie zaraziły resztę. Zaczął więc nowe doświadczenie. Z niezainfekowanymi zwierzętami i czystymi klatkami, tym razem utrzymując klatki w dużej odległości od siebie. Ponownie kurczaki z obu grup miały objawy beriberi. To nie ma żadnego sensu, rzekł Eichmann. Musi być inna droga zakażania, której nie jestem świadom. Pomimo negatywnych wyników Eichmann kontynuował doświadczenie. To, co się wówczas wydarzyło, było nie tylko niespodziewane, ale też druzgocące dla Eichmanna. Nagle obie grupy kurczaków zaczęły wychodzić z choroby, zaczęły nawet znowu biegać. Nie dość, że moje eksperymenty są nierozstrzygnięte, to na dodatek nie wychodzą mi. Co ja teraz zrobię? Eichmann zamknął się w sobie na kilka kolejnych dni, oddając się intensywnej lekturze, spoglądając ślepo przed siebie i zastanawiając się, czy kiedykolwiek będzie w stanie znaleźć przyczynę choroby. Mimo że Eichmann prosił, aby mu nie przeszkadzać, pewnego dnia ktoś nieśmiało zapukał do drzwi jego laboratorium. Był to opiekun zwierząt Rano. Panie, bardzo przepraszam, wyjąkał nerwowo. Popełniłem poważny błąd. Co takiego, Rano? Zapytał Eichmann. Panie, karmiłem kurczaki niepotrzebnym już gotowanym białym ryżem z kuchni. To nie brzmi aż tak poważnie, roześmiał się Eichmann. Ja na pewno nie będę robił kłopotów z tego powodu. Nie, pan nie rozumie. Mamy nowego kucharza, który powtarza, że to wbrew przepisom wojskowym, aby karmić cywilne kurczaki wojskowym ryżem. To na pewno nie robi mi różnicy, wybuchnął szczerym śmiechem Eichmann. Jednak udało ci się mnie rozbawić, zatem co zamierzasz zrobić ze swoją pomyłką? Panie, już dawno to zmieniłem, odpowiedział Rano, ale byłem zbyt zawstydzony, aby panu o tym powiedzieć. Karmię teraz kurczaki paszowym, brązowym ryżem. Myśli pan, że się od tego rozchorują? Co? Eichmann prawie podskoczył. Karmiłeś się inaczej od tygodni? Wykrzyknął. Nagła myśl przemknęła mu przez głowę. Czy to może być przyczyną ich nie dającego się wyjaśnić powrotu do zdrowia? Eichmann spojrzał prosto w oczy Rano. Rano, postąpiłeś właściwie, na pewno nie będziesz miał kłopotów. Gdy to powiedział, wyraz ulgi zagościł na twarzy Rano. Umysł Eichmanna zaczął pracować na zwiększonych obrotach. Zaplanował doświadczenia mające na celu zbadanie diety kurczaków, a zatem przekazał opiekunowi szczegółowe instrukcje. Najpierw wyczyść i zdezynfekuj wszystkie ptasie klatki. Zatrzymaj jednak tutaj jednego z chorych kurczaków dla przeprowadzenia kolejnego eksperymentu. Ponadto natychmiast zdobądź dla mnie nowe, zdrowe kurczaki.
Tak, panie, już pędzę, powiedział rozradowany rano, opuszczając pokój. Ejkman stosował dla 11 kurczaków odpowiednią dietę przez 5 tygodni. Karmił 2 zdrowe kurczaki oraz jednego chorego kurczaka niegotowanym brązowym ryżem. Wkrótce stan chorego kurczaka polepszył się, a 2 zdrowych kurczaków pozostał bez zmian. Gdy natomiast 4 zdrowe kurczaki karmił gotowanym białym ryżem, wszystkie szybko zachorowały. Następnie zaraził 2 kurczaki bakterią, którą podejrzewał o wywoływanie choroby i karmił je niegotowanym brązowym ryżem. Kurczaki nie zachorowały. 2 pozostałe kurczaki, będące grupą kontrolną, wciąż karmił niegotowanym brązowym ryżem i były one wciąż zdrowe. Ejkman myślał nad wynikami doświadczeń i wywnioskował, że bez wątpienia karmienie białym lub łuskanym ryżem skutkowało tym, że kurczaki chorowały na beriberi, a karmienie ich ryżem zawierającym otręby leczyło tę chorobę. Jednak wciąż nie był w stanie wyjaśnić właściwego mechanizmu tych zjawisk, więc dalej nad tym myślał. Mogą istnieć jakieś środki, dzięki którym dieta wytwarza trucizny w układzie trawiennym. Może istnieje sposób na rozwijanie szkodliwej bakterii. Z drugiej strony, być może otręby ryżowe zawierają substancje niezbędne dla życia i zdrowia, których nie zawiera ziarno ryżu. Nie wiem tylko, co to dokładnie jest. Będąc człowiekiem wytrwałym, nigdy się nie poddawał, wciąż odkrywając nowe możliwości i podejmując nowe opcje w swoich poszukiwaniach odpowiedzi. Z powodu złego stanu zdrowia Ejkman musiał opuścić Dżakartę w roku 1896, aby już nigdy do niej nie powrócić. Jednak jego powrót do Amsterdamu nie był końcem jego badawczych wysiłków w poszukiwaniu przyczyn beriberi, czy to na Jawie, czy w Holandii. Syzyfowa, fundamentalna praca Ejkmana otworzyła drogę do rozwiązania zagadki choroby beriberi wielu innym badaczom. Następca Ejkmana w Dżakarcie, Gerrit Greens, był pierwszym, który mógł z pewnością stwierdzić, że beriberi nie była wywoływana bakterią czy pewnym rodzajem zatrucia, lecz niedoborem. W roku 1901 napisał on, że w różnych naturalnych środkach żywnościowych występują substancje, których nieobecność kończy się dla obwodowego układu nerwowego poważnymi szkodami. Te substancje łatwo ulegają rozpadowi, co pokazuje, że są substancjami złożonymi i nie mogą być zastąpione prostymi składnikami chemicznymi. Jednakże dopiero polski naukowiec Kazimierz Funk połączył różne odkrycia dotyczące chorób spowodowanych niedoborami składników odżywczych w jedną teorię. Wyjaśnił, że choroby takie jak szkorbut, beriberi oraz wiele innych podobnych awitaminos pojawia się, gdy niezróżnicowana dieta jest spożywana przez dłuższy czas z powodu niedoborów substancji niezbędnej dla metabolizmu. Nowo odkrytą substancję odżywczą nazwał vital amines. Później, gdy odkryto, że substancje te nie były aminami, skrócono ich nazwę do witaminy. Jednak dopiero w roku 1926 nowy zespół badawczy, w którym inni uczeni zastąpili Ejkmana na Jawie, wyizolował substancję chroniącą przed beriberi, zwaną tiaminą lub witaminą B1. Natomiast Ejkman wkrótce po swoim powrocie z Jawy do Holandii został profesorem bakteriologii i higieny na Uniwersytecie w Utrechcie. W 1912 roku przyjął stanowisko rektora uniwersytetu. W następnym roku, kiedy odchodził ze swego stanowiska, wygłosił publiczny wykład na temat swojej pracy badawczej, który nosił prowokujący tytuł Siplex non veri sigillum. W rzeczy samej prostota nie dała się udowodnić jako cecha prawdy, jak wyrażał to epigramat. Nie da się zaprzeczyć, że prawda o witaminach odkryta za życia Ejkmana nie była prostą sprawą, a żmudną naukową walką, która przyczyniła się do tego, że w roku 1929 Ejkman otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie medycyny za odkrycie tiaminy. Christian Ejkman zmarł następnego roku w wieku 72 lat.